Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, trzeba oczywiście snuć plany i przygotowywać się do całej perspektywy finansowej, czyli do roku 2020. I chcemy tu mówić o infrastrukturze drogowej i infrastrukturze kolejowej, czyli łącznie infrastrukturze komunikacyjnej. Nie poruszamy dziś spraw lotniska, bo problem lotniska jest sprawą taką naprawdę dosyć odrębną i specyficzną, nawet w kontekście tego naszego projektu związanego z Centrum Logistycznym Miami Rzeszów. Ale tak mówię, to jest specyfika, będziemy chcieli o tym mówić na konferencji, która w niedługim czasie będzie, także nie poruszamy dzisiaj tego tematu. Szanowni Państwo, jest taka sytuacja, że dziś mówiąc o tych wszystkich projektach, które tutaj pokażemy Państwu, będziemy mówili o trzech, a właściwie czterech źródłach finansowania. Po pierwsze będzie to Regionalny Program Operacyjny, będzie to Program Operacyjny Polska Wschodnia i będzie to kontrakt terytorialny, do którego przygotowania do negocjacji, do finału bardzo intensywnie ruszyły w ostatnim czasie. A kontrakt terytorialny w sobie zawiera program operacyjny infrastruktura i środowisko w odniesieniu do tych inwestycji, które mogą być realizowane w naszym województwie. Jest to łączna suma, jak widać na tej prezentacji, to 5 miliardów złotych łącznie na infrastrukturę drogową i infrastrukturę kolejową. Chcę Państwu tu zwrócić uwagę na tą dosyć ciekawą proporcję, że przeznaczamy prawie po 50% na infrastrukturę i kolejową w naszym województwie, łącznie z tych trzech źródeł finansowania i oczywiście z budżetu, bo tam wkład własny w każdym z tych projektów, jeżeli dotyczy on województwa podkarpackiego, samorządowego, musi być. Dotyczy to także projektów związanych z infrastrukturą, które składa prezydent miasta, gdzie wszędzie praktycznie jesteśmy we wspólnej realizacji tych projektów, nawet jeżeli dotyczy to rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego. Jak popatrzymy na to, co jest, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, jak Państwo widzą, łączna wartość tych inwestycji to jest 829 milionów złotych i tutaj my ogłosiliśmy nabór, Państwo wiedzą, czekamy na te wnioski do początku września, do 8 bodajże września, nie pamiętam dokładnie, ale ministerstwo w ramach przygotowań do negocjacji już poprosiło nas, jeżeli chodzi o nasze drogi wojewódzkie, żebyśmy pokazali taki wstępny ranking, to co my chcemy na tych drogach wojewódzkich robić. I właśnie te 829 milionów złotych jest właśnie na te 21 rekomendowanych zadań, w tym są oczywiście dwa rezerwowe. Proszę Państwa, pozostawiliśmy kwotę 15% wszystkich środków, które są rekomendowane na infrastrukturę komunikacyjną drogową, dlatego że tylko i wyłącznie 15% środków może być przeznaczone na drogi lokalne. Państwo wiedzą, nie ma w tym sezonie wsparcia środkami pomocowymi z Unii Europejskiej infrastruktury drogowej w gminach, w powiatach, za wyjątkiem tych ważnych inwestycji, prawda, szczególnych. I na to jest 15% tylko, także tą kwotę zostawiliśmy, nie rozdysponowaliśmy. To są oczywiście wszystko rzeczy i projekty wstępne, aczkolwiek pokazują pewien kierunek, który mamy. I tu przykładowymi, jeszcze są dwa projekty przygraniczne, bo mamy program Polska-Białoruś-Ukraina i program polsko-słowacki, prawda, i to też są, tam także pokazujemy projekty związane z przejściem na Ukrainę do Malchowice i także drogę wojewódzką 897 dla Tylawa-Komańcza. Ważne z punktu widzenia komunikacji wyjścia jak gdyby spoza kraj w ogóle tych dróg. A przykładowe projekty, które bardzo proszę kolejny slajd, które tam mamy dzisiaj, to jest rozbudowa drogi wojewódzkiej 835. To jest ten łącznik do drogi wojewódzkiej z węzłem autostradowym przewoz, budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa. Tą inwestycję już rozpoczęliśmy, jak Państwo wiedzą, rozbudowa drogi wojewódzkiej od miasta Przeworsz do miasta Kańczuga, rozbudowa drogi wojewódzkiej 984, która doprowadza nas do granic województwa małopolskiego z Mielca wraz z budową mostu w tym miejscu, rozbudowa obwodnicy Czutca aż do początku obwodnicy Strzyżowa, bo pamiętajcie Państwo o tym, że inne elementy tego projektu będą się łączyły i z POIS-iem i także z Polską Wschodnią, co pokażemy w dalszych punktach. I budowa obwodnic Weryni Kolbuszowej i oczywiście północnej obwodnicy Sokołowa jako ważny odcinek i dojazd do drogi
S19, która ma być budowana od, no, aż do Sokołowa w najbliższym czasie. Proszę Państwa, rozpoczynamy wszelkie inwestycje drogowe od budowy obwodnic. Państwo zauważyli, że jest tu bardzo dużo obwodnic pokazanych, między innymi dlatego, że obwodnice się najdłużej buduje, prawda? Tak dzielimy te odcinki i one też spełniają taką najważniejszą funkcję, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy danego miasta, jak i o rozładowanie korków, które się w tych miastach tworzą, prawda? Nie robimy takich ciągów, moglibyśmy uzyskać efekt szybki, że 40 km drogi zrobiliśmy tam poprzez nakładkę remont, ale idziemy w trudniejsze i ważniejsze inwestycje, czyli w obwodnice. Także chciałbym, żeby to Państwo też mieli na uwadze. Tutaj mapka, która przedstawia, jak się te inwestycje lokują na mapie województwa podkarpackiego. Staramy się, żeby te inwestycje miały charakter zrównoważony, co ta mapa, no, w jakimś układzie Państwu to wszystko pokazuje. Na to należałoby jeszcze nałożyć też sprawy związane czy z tymi programami przygranicznymi, czy także z Polską Wschodnią. Teraz jeżeli chodzi o kontrakt terytorialny, proszę Państwa, tutaj no, walczymy o taki najważniejszy projekt, czyli o drogę S19, aż do granicy naszego państwa, czyli do Barwinka, ale wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Infrastruktury, do pana ministra Renasiewicza, aby w całej koncepcji podejścia do tej drogi podzielić ją na kilka odcinków, na trzy. Między innymi dlatego, że tutaj inaczej wtedy się punktuje te odcinki pod względem natężenia ruchu, pod względem znaczenia, jeżeli chodzi o łączenie między drogami krajowymi, autostradami, i stąd to jest taki jak gdyby intencja taka, że jeżeli ktoś powie, że nie ma pieniędzy albo nie da rady się zrobić aż do Barwinka, to żeby chociaż zrobić do tej Babicy, prawda, bo to jest jedna z najważniejszych inwestycji, no oprócz dokończenia autostrady, prawda, żeby po prostu rozładować ruch w Rzeszowie raz i skierować, łatwo dojechać do południowych części naszego województwa, które są z ograniczeniem dostępu, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Tak uważamy i dlatego proponujemy rozbicie tych na trzy etapy. Także oczywiście tutaj, jak Państwo widzą, staramy się w ramach kontraktu terytorialnego o rozbudowę drogi 980 Babica Strzyżów Warzyce na odcinku Babica Zaborów obwodnica Czutca, prawda, i obwodnica południowa Rzeszowa S19 Rzeszów Południe Kielonówka ulica Podkarpacka. Tu mamy też pewien problem, który się medialnie na razie nam pojawił. Także to są projekty, które chciałem Państwu pokazać, między innymi dlatego, że one są najczęściej takim montażem, prawda, i czasami RPO, czasami na pewno POIŚ-u Polski Wschodniej. Tak jak Państwo tutaj widzą, one mają taki oczywiście charakter, bo tak trzeba robić, nie da się z jednego źródła finansowania danej inwestycji i przedsięwzięcia zrobić. Teraz w ramach kontraktu terytorialnego dalsza część, bardzo Państwo widzą, cały zestaw wszystkich obwodnic, znaczy obwodnic, zjazdów i wjazdów na autostradę, o czym od wielu miesięcy mówimy i w dalszym ciągu to podtrzymujemy. Na niektórych tych odcinkach już uruchamiamy plany funkcjonalno-użytkowe, tak aby po prostu były one w gotowości, bo tak jak Państwo wiedzą, uważamy, że w tych siedmiu punktach mamy problem ze zjazdami i wjazdami na autostradę. Tak to mniej więcej wygląda na tej mapce. Teraz przejdźmy do programu operacyjnego Polska Wschodnia. Widzą Państwo, że tu pojawia się właśnie to, co mówiłem, budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, S19, Rzeszów Południe Kielanówka i ulica Podkarpacka, rozbudowa drogi 870 Rzeszów Tyczyn, prawda. To są inwestycje, tak jak Państwo widzą, te gwiazdki tam realizowane w dużej części wspólnie z miastem naszego Urzędu Marszałkowskiego, stąd też jest tu ta prezentacja, stąd żeby pokazać pewne kompleksowe działania, które w tym obszarze się tutaj biorą. Jeżeli chodzi o dalsze części, to jest rozbudowa ulicy od Załęckiej do Krakowskiej, przepraszam, drugi, trzeci etap, budowa drogi od drogi DK19 do drogi numer 869, to droga lotniskowa, prawda, też 4,5 km ten odcinek będzie realizowany, i Podkarpacka do ulicy Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa. Także tak to mniej więcej wygląda. I teraz
kilka projektów rezerwowych, które chcemy Państwu też pokazać, bo rzeczywiście w zależności od rozwoju sytuacji, zaoszczędzonych środków, będą takie rezerwowe też mogły być tutaj realizowane. Bo tak musimy scharakteryzować, prawda? Są jakieś tam moce potencjalne i rezerwy też musimy pokazywać. Dalej Państwo widzą, jak to wygląda na mapie. Bardzo proszę. Tutaj rzeczywiście jest pokazany ten odcinek właśnie drogi S19 do Babicy. To, o co walczymy, pokazane są też te odcinki, w których wchodzimy w granice Rzeszowa, które też w części funkcjonują w tym rzeszowskim obszarze funkcjonalnym i tam też dlatego możemy na przykład z Polski Wschodniej ten kawałek tego odcinka na niebiesko Państwo widzą realizować z Polski Wschodniej. Takie no dosyć trudne montaże, ale tak to wygląda. Teraz przejdźmy do infrastruktury kolejowej. Tutaj proszę Państwa podtrzymujemy w dalszym ciągu dokończenie robót na odcinku linii 106. Bogochwała, Czudec, także Jasło, Nowy Zagórz, dokończenie robót. I to oczywiście też sprowadza się do rewitalizacji linii kolejowej L25. To tutaj muszę wspomnieć, że ta jeden z argumentów, który cały czas podkreślamy, że jest ta rewitalizacja potrzebna, jest ten właśnie ostatni wypadek, który się zdarzył, gdzie został uszkodzony wiadukt na linii Rzeszów-Kolbuszowa. Tarnobrzeg, prawda? Bo to jest też jednotorowy i w przypadku, gdy się coś dzieje, to no po prostu jest duży problem, prawda? Więc ta linia L25 by służyła jak gdyby na taką protezę, czyli taki bypass swoisty dla tego odcinka związanego z Rzeszowem, Kolbuszową i Tarnobrzegiem. W ramach tych działań też chcemy modernizować dworzec. No, PKP Rzeszów, być może, że nie powinno się to tak nazywać, bo to ma być takie intermodalne centrum przesiadkowe, prawda? Ta formuła PKP, wiedzą Państwo, no, musi się tutaj wyczerpać, stąd ten tytuł jest na pewno nieadekwatny do tego, co będziemy robili, ale tytuł no, jest ważny, ale nie najważniejszy. Wreszcie też widzą Państwo, że chcemy zająć się rewitalizacją kolejki wąskotorowej Przeworz Dynów, prawda? Ma to wartości i turystyczne, i także komunikacyjne. I też chcemy rozbudować terminal LHS-u w Woli Bananowskiej. To, co mówimy, to są pod potrzeby jak gdyby no, dalszej ekspedycji towarów na wschód, co dzisiaj no, jak gdyby się wydaje jakimś problemem, ale myślimy, że ta trudna sytuacja, która tam jest, nie będzie miała wiecznie miejsce. I także to jest rzecz, która jest bezwzględnie potrzebna do funkcjonowania Centrum Logistycznego Jasionka Miami. No i zresztą też kupujemy tabor, bo chcemy go w dalszym ciągu i uzupełniać, i modernizować. No i wreszcie inwestycje w infrastrukturę kolejową, które są proponowane do realizacji w latach 2014-2020. I tutaj Państwo w dalszym ciągu widzą, że Jasło, granica województwa jeszcze nas czeka. Rozbudowa Jedlicze-Szybinie, ewentualna rezerwa, tak, i rewitalizacja linii kolejowej Zagórz-Łupków. Taka jest tutaj też sytuacja. No i dalej też z Polski Wschodniej, prawda, bo tam mamy te słynne już dzisiaj 50 milionów euro, które chcemy dedykować właśnie i Ocice Padew i Sandomierz Grębów, Stalowa Wola Sobów, czyli jak gdyby połączenie z województwem lubelskim i także dojazd do tego toru szerokotorowego, przepraszam, w Padwie Narodowej. No i także z infrastruktury środowisko, prawda? Widzimy, że tam jest złożony projekt aglomeracyjnej kolejki podmiejskiej, modernizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, Rzeszowska Kolej Miejska, tam jest tu szereg oczywiście pomysłów, inicjatyw, w których współpracujemy z miastem. To tyle, proszę Państwa, w tych kategoriach tego, co chcemy zaproponować, o co chcemy walczyć i w negocjacjach RPO, i też włączając się w negocjacje Polski Wschodniej, jak i oczywiście uczestnicząc bezpośrednio, aktywnie, jeżeli chodzi o kontrakt terytorialny. I powiem tak, że kontrakt terytorialny, proszę Państwa, uchwałą otrzymaliśmy stanowisko negocjacyjne rządu, w którego imieniu wystąpił Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, i do niego odnieśliśmy się 14 sierpnia 2000 roku i z tych słynnych najpierw 140, potem do wstępnego umówienia zostało nam 49, wróciliśmy na 70 inwestycji, prawda, które w tym załączniku jako wstępnych
wstępnych są i przekazaliśmy to wraz z projektem stanowiska do i z fiszkami oczywiście, bo musimy tu już zgłaszać konkretne projekty w oparciu o konkretne dokumenty i przesłaliśmy je do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czekamy na ocenę, na odniesienie się do tym i cały czas przygotowujemy się do tych negocjacji. To jest nie tylko w obszarach drogowych, prawda? Innowacyjna gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do klimatu, walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i sport, prawda? Tam jest wiele projektów, ale dzisiaj jak gdyby mówię przykładowych mówimy tylko o infrastrukturze komunikacyjnej i drogowej. No to tyle. Proszę Państwa, bardzo prosimy o pytania. Panie Marszałku, z tego pokazu, jaki według Pana Podkarpacie będzie w 2020 roku? No właściwie w tej podstawowej warstwie te projekty, pomijając rezerwowe, prawda, myślę, że Podkarpacie uzyskałoby bardzo dobrą dostępność komunikacyjną i no gospodarczo ta infrastruktura by służyła, jeżeli chodzi o oczywiście rozwój województwa. Także no ja patrzę na to przez pryzmat realizacji tych projektów w tej kwestii bez rezerwy, prawda? No bo rezerwa jest jakąś alternatywą, tak jak mówię, jest może mniej ważna, mniej dostępna. Także to jest naprawdę, myślę, no jest to wizja, która no, ja nie chciałbym powiedzieć, że to jest ideał, prawda? Bo do ideału to byśmy sobie tam, ale no tak powiem, realnie patrząc, bylibyśmy zabezpieczeni. No i mając na uwadze, zrealizowane jest 19, prawda, do końca. Autostrada A4, dobrze rozwinięte lotnisko, to jesteśmy komunikacyjnie dostępnym regionem.